Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że oczywiście Państwo również taką szansę do tego zadania pytania będziecie mieli. Szanowni Państwo, trzeci temat, trzecie pytanie, które chcielibyśmy podjąć, to drogi wojewódzkie. No już przy poprzednim pytaniu mówiłem, że no, możemy się cieszyć dość dobrą jakością dróg szybkiego ruchu. Natomiast tym mankamentem, jeśli chodzi o nasz region, jest transport publiczny, ale myślę też również, że na ustach wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, Ziemi Cieszyńskiej jest też jakość dróg wojewódzkich. Ona, to trzeba warto i bardzo podkreślić, ulega poprawie, choćby remont jeszcze wciąż trwający, ale pomału zbliżający się do końca tutaj w Cieszynie, prawda, fragmentu drogi 938. Natomiast dalszy jej fragment no, też pozostawia wiele do życzenia. W wielu miejscowościach nie ma chodników, nie ma poboczy. To na pewno no, w istotny sposób zagraża bezpieczeństwu, nie stwarza tego bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Nie chodzi tylko oczywiście o tą drogę 938, możemy mówić o drodze 943 i innych drogach tutaj leżących w naszym powiecie, a będącymi drogami wojewódzkimi. Więc pytanie jest następujące, w jaki sposób Państwo zamierzacie zabiegać o to, aby te drogi wojewódzkie były lepszej jakości, były bezpieczniejsze, aby mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, Ziemi Cieszyńskiej mogli się czuć bezpiecznie, poruszając się po nich jako kierowcy, ale również jako piesi. O odpowiedź proszę, tak, w poprzednich pytaniach pana Tomasza, przepraszam, tak, pana Tomasza Janika, bezpartyjni samorządowcy. 2 minutki. Proszę Państwa, myślę, że nie zabiorę aż tyle czasu, to co pan powiedział. Widzimy, że drogi wojewódzkie nie tylko, ale też inne są cały czas modernizowane, poprawiane. Wiadomo, że nie odpowiada nam pewne tempo tego wszystkiego. Pewno część widzi, że dzieje się tak od kilku lat, część być może widzi tylko, że jest to ostatnie 1,5 roku, ale wydaje mi się, że kwestia to jak zwykle zwiększenie nakładów, a dodatkowo, co tutaj być może nie dotyczy powiatu cieszyńskiego i okolicy, to rozmowa i współpraca międzywojewódzka, żebyśmy z naszego województwa mogli nie tylko ekspresową czy płatną autostradą dojechać do Krakowa, ale też żeby po drugiej stronie granicy województwa te drogi się łączyły z czymś równie dobrym. Myślę, że tyle w temacie dróg wojewódzkich. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Woń, Koalicja Obywatelska. Proszę Państwa, z doświadczenia swojego samorządowego chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę i tym bym się chciał zająć, by zacieśnić współpracę pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a lokalnymi samorządami. To najlepiej wójtowie, burmistrzowie znają problemy na odcinkach dróg, które przebiegają przez daną gminę. Więcej konsultacji ze społeczeństwem, które chętnie na pewno w to wszystko, te działania włączą się samorządy. Trzeba koniecznie poprawić wszelkiego rodzaju zjazdy na tej drodze łączącej Śląsk z Wisłą, z Cieszynem. Są one niebezpieczne. Dodatkowe zjazdy w lewo, w prawo, takich skrzyżowań, jakie my mamy na tej drodze, to trudno zobaczyć w innych częściach Europy. Jest planowana modernizacja drogi DW941 na odcinku Wisła Polana, Wisła Oaza. Trzeba bardzo tutaj będzie monitorować przebieg tej inwestycji tak, by nie zakłócić kontynuacji rozwoju miast turystycznych. Trzeba koniecznie lobbować o wydłużenie, o przedłużenie drugiego pasa jezdni na odcinku od Ustroń Manhattan do Polany. Więc tematów jest naprawdę bardzo dużo, ale przede wszystkim właśnie na ten aspekt konsultacji, ograniczenia ilości zjazdów, które właściwie ciągle są nowe budowane, co bardzo utrudnia później przebieg na tych drogach transportu i samochodów. I te uzgodnienia rzeczywiście trzeba bardzo rzetelnie i przemyślany sposób nowe tworzyć już przy bardziej zachowaniu, znacznie położyć więcej uwagi na bezpieczeństwo naszych zjazdów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Lamek-Kochanowska. No, w sprawie dróg, szczerze powiem, nie mam żadnego zdania, bo ja po prostu się nie poruszam samochodem. To jest jakby mój taki projekt i wybór polityczny.
Ja wiem, że w Cieszynie jest to ciężko, z Bielska do Cieszyna przejechać koleją jest niemożliwe teraz, no ale niemniej jednak staram się wykorzystywać te bardziej ekologiczne sposoby komunikacji. Natomiast po prostu też i nie wiem, co się dzieje na tych drogach wojewódzkich, tylko znam tą sprawę drogi wojewódzkiej 938, tej tutaj Pawłowice, tak, Cieszyn-Pawłowice, tam jest problem po prostu z tirami, to jest jakaś droga śmierci się okazuje i znamy jedynie tylko z przekazów prasowych i faktycznie tak się zastanawiałam, bo zrobiłam sobie takie prywatne śledztwo, co można byłoby, dlaczego tam ci mieszkańcy są poszkodowani i postarałam się jakoś tak rozróżnić, kto tam jest najbardziej uprzywilejowany i widzę, że są po prostu przewoźnicy najbardziej uprzywilejowani, czyli wydaje mi się, że chyba trzeba byłoby jednak z tymi tirami zrobić jakiś porządek, być może też ograniczenie, bo chyba zamknąć drogi wojewódzkie nie można, bo nie ma podstaw prawnych, to się akurat do tego dogrzewałam, ale można byłoby jakieś ograniczenie zrobić w tonażu, więc też się zastanawiam, to jest zapytanie do osób, które są w sejmiku, czy jest to możliwe, czy jest to możliwe, dlaczego tego nie czynimy. Czy dlaczego tutaj samorządowcy z Cieszyna czy z tych powiatów przydrożnych, żeby jakąś, nie wiem, monitorowali do sejmiku, jakąś współpracę zawiązali, po prostu zaczęli rozmawiać o tym. Bo przecież ludzie tam, to jest dyskomfort dla nich. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Zimowska, Kukiz 15. Krótko. Przede wszystkim przeraża mnie czasami jakość tych dróg, jakość wykonania. I nie wiem, jak się to dzieje, że droga, powiedzmy, robiona latem czy wiosną, jest piękna, przejezdna, cieszy oko, natomiast już po okresie pozimowym powstają wrzery, dziury i ciągle się to wszystko naprawia, powstają jakieś łaty, wygląda to nieestetycznie. Chodzi o to, przecież to są nasze pieniądze, przecież my powiedzmy też dokładamy się do tego wszystkiego. Chodzi o to, żeby jednak zwiększyć kontrolę i postarać się, żeby jednak firmy, które biorą udział, powiedzmy, w budowaniu tych dróg, były solidne i wyciągać ostre konsekwencje w stosunku do nich. Dziękuję bardzo. Pan Artur Lach, Wolność w Samorządzie. Proszę Państwa, nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że stan dróg w województwie śląskim, ale nie tylko w nim, w całej Polsce jest tragiczny. Większość dróg jest popękana z licznymi dziurami, a przede wszystkim brakuje chodników. Uważam, że każda droga, której stan woła o pomstę do nieba, a również te nie jest zniszczone, ale i tak zniszczone, wymagające remontu, powinny być remontowane. Nie po to wszyscy płacimy podatki, aby te drogi były w takim stanie. Nie po to płacimy horrendalnie wysokie podatki ukryte w paliwie, aby te drogi nie były w dobrym stanie. Ja mam do Państwa takie pytanie, czy wy wiecie, ile kosztuje kilometr autostrady drogi szybkiego ruchu w Polsce? 40 milionów, proszę Państwa, 40 milionów kosztuje najwięcej w Europie. Przypadek? No ja nie sądzę. Może tutaj samorządowcy opowiedzą nam później, dlaczego te drogi są aż tak drogie. Mieliśmy mieć drogi na poziomie europejskim, na razie mamy ceny wyższe niż poziom europejski. A stan dróg dalej jest taki sam, jest ich coraz mniej. Proszę Państwa, przekaz naszego samorządu i mój osobisty jest jasny. Idziemy patrzeć im na ręce. Będziemy czuwać nad przebiegiem każdego przetargu, na każdą drogę, na każdą linię kolejową. Nie pozwolimy roztrwonić Waszych pieniędzy od tak. Będziemy walczyć, aby przetargi były przeprowadzone jak najrzetelniej. Dzięki temu wybudujemy dużo taniej wiele dróg, linii kolejowych, a za tym idzie dużo więcej tych linii, tych dróg. Dziękuję bardzo. Pan Jan Kowulow, Prawo i Sprawiedliwość. Ja może tutaj by się odniósł tych 40 milionów za ten kilometr autostrady. To chyba jednostki są coś nie te, ale to proponuję sprawdzić. Proponuję. No, absolutnie, to jest niemożliwe. Może w euro albo w jakiejś innej walucie. Więc, ale tak wracając do dróg wojewódzkich. Oczywiście postęp jest. To za mało, zdecydowanie. 941, 943 to jest droga, powiem, w czym jest mój problem. Jeżeli my nie wejdziemy we współpracę, tutaj pan Mulik powiedział między samorządami, będzie dajcie rząd. Jest budowana droga S1 z Bielska do Zwardania przez Galiki. Droga 943 łączy granicę Polski w Jasnowicach do Lalik, ale w Czechach do Jabłonkowa, gdzie idzie autostrada, ja nie wiem, to nazywam dalnica numer chyba 3 czy 4.
I teraz jeżeli my wyremontujemy 13 km drogi, bo tyle jest, 943, to mieszkańcy, czy Czasowicie, którzy przyjadą na weekend do Isternej Jaworzynki, nie pojadą przez Wisłę Skoczów, pojadą albo na S1, jeżeli mieszka w okolicy Tychy i tak dalej, albo pojedzie czeską stroną do Gorzyczy, żeby wylądować w Glinicach. To są rozwiązania perspektywiczne. Oczywiście równolegle remont na przykład drogi, o której tu pan Molin też wspomniał. To jest na pewno sprawa bardzo istotna i tego. I niestety na dzień dzisiejszy stała się taka rzecz, że w sejmiku, czy w zarządzie, w Urzędzie Marszałkowskim aktualne służby nie potrafią zorganizować tego i tych konsultacji. Proszę Państwa, w zeszłym roku ponad 200 milionów przeznaczone na drogi nie zostało wykorzystane. To jest skandal. W wyniku przetargów, projektów, to nie jest wina, że tak powiem, niczyja. To jest wina pewnego systemu pracy. Ten system trzeba zmienić. Powiem jak. Budżet najpóźniej do końca listopada. Przetargi najpóźniej w grudniu. Jeżeli mieliśmy przetarg na drogę we wrześniu, a termin dajemy wykonawcy do października i mamy pretensje, że on się nie zgłosił do przetargu. Te czasy się skończyły. Dziękuję bardzo. Również jak w poprzednich dwóch pytaniach, jeśli Państwo chcecie się odnieść króciutko do tego, co powiedzieli przedmówcy, znaczy, to ja bardzo proszę. Żeby Pan się odniósł do tego, bo ja zadałam troszkę pytania na temat ekspresówki drogi wojewódzkiej, tak. Znaczy nie ekspresówki drogi wojewódzkiej. Znaczy tak, w tej chwili jest bardzo daleko zaawansowana sprawa, żeby ruch tirów z ulicy z tej 938 był wyeliminowany. W czym był problem? Ta sprawa się toczy dosyć już długo. No nie było porozumienia między gminami. Inna racja była niestety Hażracha niż Cieszyna. I tutaj, w tej chwili, dokładnie dwa tygodnie temu, wszystkie gminy na trasie od Pawłowic do Cieszyna podpisały porozumienie wspólne. I ten wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim, w Wojewódzkim Zarządzie Dróg. Jestem wielkim jego orędownikiem, żeby transport tak zwany tranzytowy szedł przez dwupasmówko Skoczów i tutaj na przejście po Uszowicach. Jaki jest kontrargument, bo żeby sprawa jeszcze była skomplikowana, wtedy no my odciążamy drogi wojewódzkie, dociążamy krajowe, no bo to jest akurat droga krajowa, więc Zarząd Dróg Krajowych mówi tak. Ale z kolei, czy będą możliwości kontroli tych tirów? I w tej chwili jeszcze są wyznaczane dwa punkty do kontroli, czy tir jest tranzytowy, czy jest lokalny. Jeżeli to zostanie uwzględnione, to myślę, że no, w przeciągu 2-3 miesięcy powinna być zapaść decyzja korzystna dla mieszkańców. Czyli transport lokalny, dowóz węgla, czy tam materiałów budowlanych, tak, ale już tranzyt na przykład na Czechy, Słowację nie. I to jest jak gdyby w tej chwili, mówię, tu mam pełną współpracę i z burmistrzami, i ze starostą, i wójtami gmin na terenie. Jest to, że tak powiem, na dobrej drodze. I to dotyczy ten wniosek, tak? Który... Tak, to jest właśnie ten temat, który się ciągnie 3 lata, tylko przedtem był problem, bo nie było porozumienia gmin. Bardzo dziękuję. Jeszcze ktoś z Państwa chciałby się odnieść do którejś z wypowiedzi, czy zadać pytanie? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Za odpowiedzi na te trzy pytania.